Dzień dobry, jest wtorek, 5 maja. Joanna Jędraszczyk-Kałubak, zapraszam na Wiadomości Raciborskie. Na początek tradycyjnie o sytuacji w kraju. Z porannych danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że chorych na COVID-19 jest już ponad 14 200 osób. Tylko dziś do południa zdiagnozowano kolejnych 236 osób, a 3 osoby zmarły. Pocieszająca może być liczba ozdrowieńców. Na dzień dzisiejszy to 4200 osób. Marek Labus, laryngolog i menedżer służby zdrowia, zabrał głos w sprawie raciborskiego szpitala. Wystosował petycję do władz miasta i powiatu, w której przedstawia swoje wątpliwości dotyczące przekształcenia lecznicy oraz jego skutki dla społeczności lokalnej. W swojej petycji Marek Labus podejmuje temat sytuacji prawnej szpitala i poddaje w wątpliwość słuszność polecenia służbowego, które wydał wojewoda wobec władz powiatu i szpitala. Jeśli chodzi o COVID ustawę, to ona bardzo dokładnie precyzuje, kto może wydać polecenie przekształcenia w szpital jednoimienny. I jest to napisane wyraźnie, prosto i jak na nasze prawodawstwo bardzo zrozumiale. Jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, czyli na przykład takie polecenie dla powiatu raciborskiego, może wydać premier. Jeśli chodzi o szpital, czyli samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, to takie polecenie wydaje minister zdrowia. Zgodnie z prawem, jeżeli decyzja taka wydana jest przez premiera lub ministra zdrowia, szpital jednocześnie ma zapewnione środki na realizację tego zadania oraz prawo żądania odszkodowania za poniesione szkody. Autora petycji niepokoi także brak dodatkowych środków finansowych na działalność pogotowia. Narodowy Fundusz Zdrowia robi listę podmiotów, które udzielają świadczeń w związku z COVID-em i te wszystkie podmioty, które się tam znalazły, one mają finansowanie za gotowość i zwiększone finansowanie za udzielanie świadczeń. Jest stacja pogotowia ratunkowego w Raciborzu, która w mojej ocenie w tym spisie powinna być. Bo dlaczego nie ma być w spisie NFZ-u ze specjalnym finansowaniem stacja pogotowia w Raciborzu, jeżeli stacja pogotowia w Rybniku, w Wodzisławiu, w Żorach tam jest? Problemem jest także finansowanie wynagrodzeń osób pracujących w szpitalu jednoimiennym. Jeżeli to jest szpital jednoimienny, to wszystkim pracownikom i osobom świadczącym usługi zmieniły się warunki pracy. Jeżeli jest ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju albo stan pandemii, to wtedy wojewoda może kierować do pracy w zwalczaniu skutków pandemii ludzi i wtedy im zgodnie z innymi przepisami należy się co najmniej 150% średniego wynagrodzenia na danym stanowisku. I wtedy nie trzeba zabiegać o środki specjalne, bo to po prostu jest ustawowo. Zdaniem autora petycji przekształcenie raciborskiego szpitala ma ogromne negatywne skutki społeczne. Wyłączenie wszystkich dodatkowych funkcji tego szpitala spowodowało ogromne szkody dla lokalnej społeczności. Została w znacznym stopniu utrudniona dostępność do leczenia praktycznie wszystkich przychodni specjalistycznych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, została zlikwidowana stacja dializ. Pacjenci jeżdżą po 150 kilometrów w jedną stronę. To jest gehenne. Ponadto utrudniony dostęp do terapii mają pacjenci onkologiczni, a mieszkańcy powiatu pozbawieni zostali dostępu do izby przyjęć czy możliwości całodobowego wykonania zdjęcia RTG. Z pełną treścią petycji można zapoznać się na portalu Nasz Racibórz, a do sprawy po jej rozstrzygnięciu z pewnością będziemy wracać. W dobie pandemii wiele instytucji musiało dostosować swoją pracę do obecnej sytuacji. Dziś zapraszamy Państwa do zobaczenia materiału dotyczącego Ośrodka Pomocy Społecznej, na który poza codziennymi zadaniami spadły dodatkowe obowiązki. Ośrodek Pomocy Społecznej to instytucja samorządowa świadcząca pomoc społeczną, która działa na terenie każdej gminy w Polsce. Celem jej działalności jest przede wszystkim realizowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wykonywanie zadań własnych gminy w tym zakresie. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej ogólnie sprowadzają się do umożliwienia ludziom wychodzenia z trudnych życiowych sytuacji, do przezwyciężenia tych sytuacji przy naszym wsparciu. I co istotne i ważne, pomoc społeczna to nie tylko przyznawanie i realizacja świadczeń, ale również pomoc asystentów rodziny czy też pracowników socjalnych w zakresie niematerialnym. Działania te niestety zostały nieco utrudnione z uwagi na trwającą epidemię i dziś pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej realizują swoje zadania z wykluczeniem bezpośrednich kontaktów z klientami. Głównym naszym narzędziem pracy na dzień dzisiejszy stał się telefon, stał się również internet. Mamy zamontowany na zewnątrz ośrodka domofon, poprzez który udzielane są porady, udzielana jest pomoc, jak i również za pośrednictwem którego odbywa się kontakt z klientami, którzy mają zamiar skorzystać z pomocy ośrodka, bądź przybyli pod drzwi ośrodka w celu uzyskania niezbędnych informacji. Koronawirus sprawił też, że pracownikom instytucji przybyło obowiązków. Każdego dnia musimy wysyłać stosowne sprawozdania w centralnej aplikacji sprawozdawczej do ministerstwa za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Więc to jest dodatkowe obciążenie. Na bieżąco musimy śledzić i aktualizować przepisy prawa tutaj u nas wewnątrz jednostki w następstwie tego, co pojawia się na skalę ogólnopolską. Mamy wzmożoną pracę, jeżeli chodzi o liczbę przyjmowanych zgłoszeń od osób, które w związku z ogłoszonym stanem najpierw zagrożenia epidemiologicznego, a potem stanem epidemii zgłosiły się do ośrodka o pomoc. A jest ich niemało, bo około 80. Najczęściej są to osoby starsze i samotne, które nie mogą samodzielnie wyjść do sklepu czy apteki, ale czasem pracownicy OPS pomagają także w kontakcie z lekarzem i otrzymaniu recepty. Z pomocy ośrodka korzystają także osoby przebywające w kwarantannie. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej rozeznają potrzeby tej osoby. Po rozeznaniu potrzeb tej osoby dobierana jest adekwatna pomoc, która jest możliwa do udzielenia tej osobie i w zależności od tego, jaki to będzie rodzaj pomocy, takie są podejmowane kroki. W przypadku zrobienia zakupów, bo tak też się zdarzało, pracownicy ośrodka je dokonywali, a były one dostarczane do tej osoby przy pomocy służb mundurowych, na przykład Straży Państwowej z Raciborza. Z uwagi na zagrożenie epidemią Ośrodek Pomocy Społecznej musiał także dostosować swoją organizację pracy tak, aby zachować ciągłość jego funkcjonowania. Od początku kwietnia, właściwie to bodajże od 6 kwietnia pracujemy w systemie dwuzmianowym. Pierwotnie w kwietniu pracowaliśmy od godziny 7, teraz od początku maja pracujemy w systemie dwuzmianowym, począwszy od godziny 6:15, druga zmiana kończy pracę o 19:30, przy czym od godziny 12:45 do godziny 13 jest przerwa w związku z tym, że muszą się wymienić zmiany, a z uwagi na bezpieczeństwo nie chcemy, aby te osoby się ze sobą spotykały. Istotna zmiana dotyczy także funkcjonowania kasy, w której klienci OPS-u mogą pobierać należne im świadczenia. Wypłata odbywa się w porządku alfabetycznym. Na poszczególne godziny jest ustawiona odpowiednia ilość osób. Osoby na teren ośrodka wchodzą pojedynczo, w maseczkach, w rękawiczkach po uprzedniej dezynfekcji rąk. Jeżeli są osoby, które tych rękawiczek nie posiadają, każdy otrzymuje jednorazowy długopis. Oczywiście my staramy się tak samo instruować Państwa, aby były zachowywane wszelkiego rodzaju odstępy, no aczkolwiek nie jest wskazane, aby ludzie się zbierali w skupiskach, prawda? Stąd też ponawiamy naszą prośbę o zakładanie rachunków bankowych. Niestety wraz z nastaniem epidemii nie zniknęły pozostałe problemy, z którymi na co dzień mieszkańcom Raciborza pomagają mierzyć się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, jak choćby przemoc domowa. Stąd też apel wicedyrektora tej instytucji. Izolacja nie służy tak naprawdę nikomu z nas, a tym bardziej ludziom, którzy wcześniej się może zmagali z tymi problemami. Więc oprócz tego, że zwracamy uwagę na bezpieczeństwo, na higienę, zwracajmy też uwagę na to, czy na przykład naszego sąsiada nie dzieje się coś złego, coś negatywnego, co może po prostu w przyszłości mieć jeszcze gorsze odbicie, prawda, niż sam koronawirus. Na koniec przypomnijmy, że na stronie internetowej ośrodka publikowane są bieżące informacje dotyczące jego działalności oraz możliwości uzyskania wsparcia, a kontakt z pracownikami instytucji możliwy jest pod numerem telefonu 32 415 26 50. Dziś prezydent miasta zaprosił dziennikarzy lokalnych mediów do udziału w konferencji prasowej. W naszym materiale streściliśmy dla Państwa poruszane przez niego tematy. prezydencie, bardzo proszę. Konferencja prasowa poświęcona była bieżącym tematom, a także sprawom, o których dyskutowali radni podczas zeszłotygodniowej sesji Rady Miasta. Prezydent poinformował dziennikarzy o uchwale dotyczącej zwolnienia rodziców dzieci żłobkowych z opłat za okres, kiedy żłobek był nieczynny. Ten zaś otwarty zostanie 11 maja, podobnie jak placówki przedszkolne. Obecnie trwają przygotowania do przyjęcia dzieci. Przedszkola wyposażone zostaną w ozonatory zwalczające wirusy i bakterie, a także środki do dezynfekcji i materiały ochrony osobistej. Placówki będą mogły przyjąć tylko około połowy dzieci, które poza pandemią do nich uczęszczały. Dlatego też w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzice nie są w stanie pogodzić pracy z opieką nad nimi. Opiekunowie powinni zgłaszać się do przedszkoli i żłobka w celu uzyskania szczegółowych informacji i zadeklarowania uczestnictwa dziecka w zajęciach. Także od 11 maja wznowiony zostanie pobór opłat w strefie płatnego parkowania. Wiele sklepów w centrum miasta zostało ponownie otwartych, mieszkańcy chętniej też wychodzą z domów, stąd decyzja prezydenta. Dariusz Polowy poinformował także o wstrzymaniu wypłat za nadgodziny wypracowane przez nauczycieli w okresie od 16 marca do 17 kwietnia. Sprawozdania placówek odnośnie godzin nadliczbowych zawierały błędy i niepełne informacje. Według dyrekcji przedszkoli i szkół podstawowych w tym okresie nauczyciele poza pensum wypracowali około 3000 nadgodzin, co obecnie weryfikuje Wydział Edukacji Magistratu. Po rozpoznaniu sprawy i sprawdzeniu tych danych wynagrodzenia za nadgodziny zostaną wypłacone. Na koniec prezydent przypomniał, że planowane jest zorganizowanie konferencji online, w której udział ma wziąć wojewoda śląski i miejscy radni. Koronawirus SARS-CoV-2 to nowy rodzaj wirusa, który pojawił się w grudniu 2019 roku w chińskim mieście Wuhan. Kilkanaście tygodni później dotarł do Europy, także do Polski. SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z zagranicy lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, skontaktuj się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu. Pracownicy raciborskiego sanepidu dyżurują całodobowo pod numerem telefonu 604 106 359 oraz 517 886 049. Jeśli obserwujesz u siebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, takie jak kaszel, wysoką gorączkę, bóle mięśni czy duszności, szczególnie po kontakcie z osobami powracającymi z zagranicy lub gdy podejrzewasz, że miałeś bezpośredni kontakt z osobą zarażoną, udaj się do szpitala rejonowego w Raciborzu, do namiotów ustawionych na parkingu przed wejściem do pogotowia ratunkowego i izby przyjęć. Koronawirus daje objawy podobne do wirusa grypy, dlatego nie panikuj. Jeżeli to możliwe, skorzystaj z teleporady medycznej w swoim ośrodku zdrowia, a jeżeli chcesz umówić wizytę u lekarza rodzinnego lub nawet wezwać pogotowie ratunkowe, poinformuj o swoich podejrzeniach, by uprzedzić medyków o możliwości zarażenia. Możesz też skorzystać z porady pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia. Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, dlatego dbaj o higienę, często myj ręce, a kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj nos i usta. Spotykając innych ludzi, zachowaj dystans co najmniej 1 metra, a najlepiej, kiedy to możliwe, zostań w domu. Przestrzegaj zaleceń rządu dotyczących korzystania z komunikacji miejskiej czy poruszania się poza domem. Pamiętaj, że dopuszczalne jest tylko wyjście do pracy oraz w sprawach niezbędnych do życia, jak zakupy czy wizyta u lekarza. Razem poruszać mogą się tylko 2 osoby w odpowiedniej odległości 1,5 metra. To od Ciebie zależy życie i zdrowie Twoje i innych, dlatego zostań w domu. W przyrodzie nic nie ginie. Śmieci też nie. W tym trudnym czasie nie możemy zaprosić Państwa do siebie, ale możemy skutecznie nakarmić naszymi wspaniałymi i smakowitymi daniami. Nie musicie wychodzić z domu. Wystarczy zadzwonić między 12 a 21, zamówić, zapłacić online, a nasz kurier, zachowując wszelkie wymogi bezpieczeństwa, dowiezie i dostarczy zamówienie, również piwo i inne napoje, pod same drzwi. Restauracje Bakrzyż i Braxton zapraszają i życzą smacznego. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Już teraz zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących, a tuż po nich przedstawimy najważniejsze informacje z życia powiatu raciborskiego. Dzień dobry, dziś wtorek, 5 maja. Joanna Jędraszczyk-Kałubak. Zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Kojarzone są głównie z dostarczaniem wody, ale oferują także wiele innych usług. Mowa oczywiście o raciborskich wodociągach. Zakład w czasie pandemii zmienił organizację pracy, ale także włączył się w dodatkowe działania na rzecz mieszkańców. Wodociągi raciborskie na co dzień zajmują się przede wszystkim dostarczaniem wody do mieszkańców miasta oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków. Ponadto spółka oferuje usługi komercyjne. Świadczymy szereg usług tzw. dla ludności na zasadach firmy rynkowej i są to usługi od wykonywania projektów, np. przyłączy wodno-kanalizacyjnych, po prace już ziemne, czyli wykonywanie infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej, przez usługi transportowe, wypożyczanie sprzętu, aż do usług laboratoryjnych. Oprócz tego wykonujemy okresowe czynności, takie jak na przykład napełnianie basenów i zachęcam Państwa do zapoznania się na naszej stronie internetowej z nowym sposobem napełniania basenów. Myślę, że będzie to dla Państwa pozytywna niespodzianka. Trwająca pandemia i zagrożenie epidemiczne wprowadziły szereg zmian w pracy wodociągów, niezbędnych do tego, by dostawy wody czy odbiór ścieków odbywały się na bieżąco bez żadnych przeszkód. Zarząd spółki podjął szereg decyzji, które pomogły osiągnąć ten efekt. Pierwszymi decyzjami było zablokowanie i oddzielenie firmy z korzystania przez osoby postronne, czyli wszystkie nasze budynki są zamknięte, nasi pracownicy nie mogą się kontaktować z kontrahentami i z klientami. Kolejnym etapem było podzielenie załogi na dwie części, które pracują w tygodniowych etapach, w tygodniowych zmianach, bez możliwości widywania się ze sobą, żeby ograniczyć możliwość wystąpienia ewentualnej kwarantanny. Zrezygnowano także z przeprowadzania odczytów liczników wody w domach mieszkańców. Teraz odbywa się to telefonicznie bądź za pośrednictwem internetu. Podobnie jest z wnoszeniem opłat. Kasa spółki pozostaje zamknięta. Za pośrednictwem mediów społecznościowych prosiliśmy osoby młodsze, żeby wspomogły swoje babcie i swoich dziadków w dokonaniu przelewu, ponieważ to właśnie oni, czyli osoby starsze, są głównymi osobami, które korzystają z tradycyjnej formy zapłaty, czyli w okienku w naszej kasie. Ale stan epidemii nałożył też na pracowników wodociągów nowe obowiązki, bowiem od kilku tygodni spółka produkuje płyn dezynfekujący. Dzięki inicjatywie kierowniczki naszego laboratorium wykonaliśmy próbną partię takiego płynu i ten produkt okazał się na tyle dobry, że poinformowaliśmy Biuro Zarządzania Kryzysowego o możliwości produkcji takiego specyfiku w naszej firmie i o naszej gotowości. No i dzięki temu w czasie, kiedy występował na rynku największy jego niedobór, wodociągi produkowały płyn. Dystrybuowaliśmy go m.in. do Urzędu Miasta, do szkół, do przedszkoli, chociaż i do takich instytucji jak policja czy straż pożarna. Do tej pory wyprodukowaliśmy około 700 litrów tego specyfiku i jesteśmy w gotowości dalej go produkować. Pracownicy wodociągów zaangażowali się także w akcję Urzędu Miasta, dzięki której do każdego mieszkańca Raciborza dostarczona została wielorazowa maseczka ochronna. Na samym początku planowania tego szczytnego zadania pojawiło się szereg problemów do rozwiązania. Jednym z tych problemów, wydaje mi się kluczowym, była szybka i sprawna dystrybucja tych maseczek do mieszkańców. I tutaj nasi pracownicy mają spore doświadczenie, dlatego że faktury również sami dystrybuujemy do mieszkańców. Mamy tutaj spore doświadczenie i wiemy, jak to robić, więc służyliśmy pomocą. Udało się to przeprowadzić w bardzo sprawny sposób. Nasi pracownicy zrobili to ochoczo, za co serdecznie dziękuję i chylę czoła. Zarząd spółki zapewnia, że pracownicy czynią wszystko, by dostawa wody i odbiór ścieków odbywały się bez przeszkód. Należy też być spokojnym o jakość dostarczanej wody, bo Raciborski Zakład na bieżąco monitoruje jej parametry. Pandemia trwa, ale wszyscy musimy jakoś się w niej odnaleźć i po prostu funkcjonować. Podobnie jest w przedsiębiorstwach i samorządach, a te ostatnie, mimo niedogodności związanych z koronawirusem, wciąż realizują zaplanowane inwestycje. Kolejne, dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych, ruszą już niebawem. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych miasto Racibórz otrzyma dofinansowanie do 2 inwestycji drogowych. Jedno to jest przebudowa ulicy Bojanowskiej i budowa nawierzchni drogi gminnej, czyli ulicy Chorwackiej, i to się już dzieje. I tutaj termin realizacji tej inwestycji to jest październik 2021, czyli w tym roku ma się to zakończyć. A drugi projekt to jest przebudowa ulicy Czarnieckiego, taka droga osiedlowa, oraz przebudowa drogi łącznika między ulicą Anny i ulicą Starowiejską. W tym przypadku termin wykonania zadania to czerwiec przyszłego roku. Na realizację projektów miasto pozyskało ponad 2 miliony złotych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 50%. To finansowanie ono jakby idzie równolegle, czyli my de facto nie musimy wykładać swoich pieniędzy, tylko już płacąc za wykonane roboty, część płacimy my, część płaci fundusz, więc nie angażujemy swoich środków i nie czekamy jakby na zwrot, bo często w tych różnego rodzaju projektach bywa tak, że później rzeczywiście dosyć długo czeka się na te pieniądze, aż one jakby wrócą do tego beneficjenta. Wartość inwestycji to 3 miliony 400 tysięcy dla ulicy Bojanowskiej i Chorwackiej oraz 1 900 tysięcy na przebudowę Czarnieckiego oraz łącznika Anny i Starowiejskiej. Cenna jest zawsze, ale są okresy, gdy krew potrzebna jest szczególnie. I to właśnie ten moment. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu wzywa dawców do regularnych wizyt. O szczegółach nowa dyrektor placówki Gizela Kowol. Niektóre instytucje i placówki działają w ograniczonym trybie pracy, część nawet zdalnie, ale Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, tak jak i pozostałe oddziały terenowe, nie może sobie na to pozwolić. Krew jest potrzebna, niezmiennie, więc dawcy są oczekiwani, zwłaszcza teraz. Zawsze brakuje minusów, to już od jakiegoś dłuższego czasu. Oczywiście ta krew jest najbardziej poszukiwana, ale w tej chwili jest taka sytuacja, że wszystkie grupy naprawdę są nam potrzebne. Obojętnie czy plusy, czy minusy, każdą krew pobieramy. Do Centrum Krwiodawstwa nie przychodzimy jednak tak jak wcześniej, wedle swoich upodobań, ale najpierw rejestrujemy się online na jego stronie internetowej. W ostateczności można to również zrobić telefonicznie. Na miejscu wprowadzono też oczywiście dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Maseczki, jeżeli ktoś nie wziął ze sobą albo akurat w tym momencie coś się zdarzyło, my też mamy na stoliku, gdzie jest przeprowadzona wstępna ankieta z danym dawcą. Dysponujemy i rękawiczkami, i maseczkami. Oprócz tego wypełnia dawca ankietę i bardzo prosimy o uczciwość w wypełnianiu tej ankiety, żeby było bezpieczne oddawanie. Jeżeli ktoś przyjdzie, jest przeprowadzana wstępne są badania, ankieta i także te normy z naszej strony są bezpieczeństwa jak najbardziej zachowane. Z uwagi na większe zapotrzebowanie krwi placówka przy ulicy Sienkiewicza wydłuża swoje godziny otwarcia. Od 5 maja bowiem w środę i czwartki będzie ona czynna do godziny 17. Oddać krew możemy również w pierwszą sobotę miesiąca bez wcześniejszej rejestracji. Ponadto wznowiona tu została działalność Laboratorium Komercyjnego. Od poniedziałku do soboty, we wszystkie soboty zaznaczam, czy pracująca, czy niepracująca, jesteśmy otwarci od godziny 6 do godziny 12. Wyniki są wydawane od 14 do 17 codziennie z wyłączeniem sobot. Laboratorium nasze planujemy rozszerzyć o większą ilość badań. Także zapraszamy wszystkich do korzystania z naszego laboratorium w naszym pięknym, czerwonym budynku. Mało tego, teraz ten piękny, czerwony budynek otwarty jest również dla osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19. Zostanie pobrane od nich osocze, którego przeciwciała mogą wspomagać leczenie zarażonych koronawirusem. Już procedury gdzieś tam, które ministerstwo, jak i Narodowe Centrum Krwiodawstwa nam przesyła, to wdrożyliśmy. Mamy już na dzień dzisiejszy 6 osób, którzy się zgłosili do pobrania osocza od ozdrowieńców, z czego już mogę powiedzieć, 2 osoby spełniają kryteria kwalifikacyjne i około, planujemy 13 maja, pierwszy pobór osocza od ozdrowieńców. Dodajmy, że poza ozdrowieńcami wszyscy chętni do oddawania krwi jeszcze przed rejestracją powinni zmierzyć temperaturę ciała, bo nie może ona przekraczać 37 stopni Celsjusza. Poza tym nie mogą mieć żadnych objawów infekcji i być objęci nadzorem epidemiologicznym. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Czas na powiatowy serwis informacyjny, a w nim comiesięczne zestawienie istotnych spraw dla mieszkańców powiatu i najważniejszych decyzji podjętych przez powiatowy samorząd. Kwiecień to już kolejny miesiąc, w którym tematem numer 1 była epidemia koronawirusa. Szpital w Raciborzu nadal pełni funkcję jednoimiennego szpitala zakaźnego, do którego trafiają chorzy z całego województwa. Wolnych łóżek z każdym dniem jest coraz mniej, ale spora część pacjentów wraca do zdrowia i opuszcza szpitalne oddziały. Placówka nie boryka się już z brakiem środków ochrony osobistej, bo może liczyć na sukcesywne dostawy tych materiałów z zapasów rządowych, a dodatkowo jest wspierana przez samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i samych mieszkańców regionu, za co serdecznie dziękuję. Najbardziej poszkodowaną przez pandemię grupą społeczną bez wątpienia są przedsiębiorcy. Aby złagodzić skutki zamknięcia firm i gwałtownego zwolnienia gospodarki, rząd zaproponował tarczę antykryzysową, której część zadań realizowanych jest przez powiatowe urzędy pracy. Pierwszym zadaniem, które uruchomiliśmy, to są przyznanie jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy, czyli zatrudniającego od 1 do 9 osób. Kolejne zadania dotyczą dofinansowania prowadzenia działalności gospodarczej i dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Pomoc zależna jest od spadku obrotów firmy. Szczegółowych informacji należy szukać na stronie internetowej Urzędu Pracy. W kwietniu głośno było o apelu radnego miejskiego Stanisława Borowika, który niepokoił się o brak odpowiedniego zabezpieczenia w środki ochrony osobistej w Domu Pomocy Społecznej przy Placu Jagieły. Na ten apel odpowiedział starosta powiatu raciborskiego. Kiedy apel się pojawił, to myśmy już w gotowości kilkakrotnie przekazywali środki ochrony osobistej, czy to maseczki, czy płyny potrzebne do dezynfekcji pomieszczeń, bądź inne rzeczy. Tutaj z tego, co przekazały moje służby, było to 5 takich przekazanych darowizn, zarówno zakupionych ze środków powiatu, jak i pozyskanych przez służby wojewody. Powiat sukcesywnie przekazuje środki ochrony osobistej także do innych placówek, Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grzonki czy DPS-u w Krzyżanowicach. Ponadto materiały trafiają także do szpitala czy POZ-ów. Pandemia trwa, ale wszyscy musimy jakoś się w niej odnaleźć i po prostu funkcjonować. Podobnie jest w przypadku samorządów, które mimo niedogodności związanych z koronawirusem wciąż realizują swoje inwestycje. I tak powiat raciborski przystąpił do prac związanych z przebudową drogi powiatowej w Turzu w gminie Kuźnia Raciborska. Wykonaliśmy już wszystkie warstwy podbudowy tłuczniowej. W tej chwili firma przystępuje do wykonywania podbudów bitumicznych. Termin realizacji to jest 10 lipca. Drugą inwestycją w Kuźni jest przebudowa drogi powiatowej Turze-Budziska, ale na nowe drogi mogą liczyć też mieszkańcy Pietrowic Wielkich. Tam realizowany jest projekt scalania gruntów na terenie Amandowa i Krowiarek. Do przebudowy mamy 25 dróg transportu rolnego o łącznej długości ponad 16 km. Z tego bodajże 4 drogi są drogami o nawierzchni bitumicznej, reszta to są drogi, które mają nawierzchnię utwardzoną destruktem asfaltowym. Powiat przygotowuje się także do przebudowy 2 odcinków dróg w Kornicach. Ta inwestycja prowadzona będzie we współpracy z firmą Ekookna. Na koniec przypominamy, że także w maju nie odbędą się zaplanowane na ten miesiąc wydarzenia. W całym kraju wciąż obowiązują restrykcje dotyczące wychodzenia z domu, organizacji spotkań czy noszenia maseczek, więc apelujemy do Państwa o przestrzeganie tych zaleceń.